No cóż, no wydaje mi się, że oczywiście funkcjonującą już od dłuższego czasu dobrą wiadomością jest to, z jaką energią i z jaką troską tak właściwie rządzący zabrali się do ratowania tych, którzy mieli nieszczęście zaciągnąć kredyty we frankach. Jest to oczywiście dla mnie historia zupełnie niezrozumiała. Przyznam też, że z pewnym zdziwieniem odczytałem wczoraj wypowiedź pani premier, która... Tok FM. Tak, która powiedziała... że z 600 tysięcy osób, które zaciągnęły takowy kredyt, to 200 tysięcy ma kłopot ze spłatą. Żadne dane tego nie potwierdzają. No więc właśnie, albo o czymś nie wiemy, a pani premier już wie właśnie i rzeczywiście jest gigantyczny problem, no albo doszło do no niestety jakiejś pomyłki. Może 200 tysięcy mogło być co? 200 osób, 2000. Na przykład. No, trudno spekulować. Właśnie, trzeba by dokładnie policzyć. Bo nie wiemy, trudno spekulować. Się kredytów jest 500 tysięcy, ponad 500 tysięcy. Na tych ogół, mówimy o denominowanych frankach. Nieformalnie wiadomo, tak? Że tak, oczywiście tych frankowiczów, tych, którzy mają jakieś rzeczywiście największe kłopoty, ale są w stanie spłacić przeliczony kredyt na złotówki, to banki tak trochę po cichu przesuwają do tej grupy spłacających w złotówkach, w związku z czym ten problem tam trochę powoli zanika. Rzeczywiście jest pewnie jakaś grupa kilkunastu tysięcy tych, którzy zaciągnęli kredyty, oczywiście w najgorszym czasie, kiedy można było te kredyty zaciągnąć, nie bo są w stanie się... cały czas i są na tym dane z sektora bankowego, które mówią bodaj o paru procentach tych kredytów i nie są w stanie spłacać, ponieważ jednocześnie stracili pracę prawdopodobnie i to jest ten problem. Ale to oczywiście zdarza się także i tym, którzy zaciągnęli złotowy kredyt, że stracili pracę i nie są w stanie go regulować. Już mówiąc poważnie, to przyznam, że całej tej sytuacji, no nie wiem, no ale nie jestem w stanie pojąć, dlaczego teraz, dlaczego akurat wybrano frankowiczów. No bo Orban. No bo przykład Węgier, oczywiście. Tylko znajmy proporcje, to znaczy tam jest problem jednak, mimo że ogólne hasło jest to samo, frank szwajcarski i kredyt we frankach szwajcarskich, ten problem tam wyglądał jednak inaczej. Już sam poziom zadłużenia, wielkość tego zadłużenia, odsetek tego zadłużenia był zupełnie inny, była inna konstrukcja tych kredytów, dużo gorsza niż u nas i tak dalej. Tak to można wymieniać wszystko. Ale jest w tym wszystkim taki element optymistyczny, że zaczynamy dużo dyskutować, podając dużo informacji o nierównoprawnej sytuacji banków i ich klientów. To zgoda. Bo banki są, oprócz tego, że mają specjalistów, adwokatów, obsługę prawną, banki są w uprzywilejowanej sytuacji, bo proszę zwrócić uwagę, jak kiedykolwiek klient poczuje się oszukany i ma do tego podstawy, że się poczuje oszukany, bo bank źle sformułował umowę, bo mu czegoś nie powiedział, bo bywa nawet, że go oszukał, to klient bankowy musi iść do sądu. Sądy są nierychliwe i on kilka lat czeka na sprawiedliwość, nawet jak mu ją sądy przyznają. Banki nie. Bank ma bankowy tytuł egzekucyjny, wchodzi nam na konto i koniec. Faktem jest, że banki nie ma sprawiedliwości na mimo apeli nie próbują rozwiązać, nie próbowały od wielu miesięcy rozwiązać tego problemu, a rozwiązania, jakie były sugerowane, są to były właściwie tak naprawdę przeniesienia tego problemu na podatników, to, co jest też absolutnie byłoby w gruncie rzeczy demoralizujące.